Wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak obecnie bardzo ciężko polskim klubom zakwalifikować się do fazy grupowej europejskich pucharów. Nie mówię tutaj o Lidze Mistrzów, która jest po prostu poza naszym zasięgiem. Kilka lat temu udało się to Legii Warszawa. Nie był to przypadek, ponieważ stołeczny klub regularnie reprezentował Polskę w Lidze Europy. W sezonie 2014-2015 warszawski klub pod wodzą Henninga Berga wręcz szalał. Wszyscy pamiętają dwumecz z Celticiem w trzeciej rundzie eliminacji do Champions League. Niestety wtedy doszło do wydarzenia, które na długie lata negatywnie odbiła się na warszawskim zespole. W dzisiejszym odcinku pomyłka Legii, która kosztowała ją miliony. Zapraszam do oglądania. Po losowaniu wielu obserwatorów podchodziło do tego dwumeczu bardzo sceptycznie. W końcu Legia miała się zmierzyć z klubem, który wyrobił sobie markę w Europie. I tak to na początku wyglądało. Szkoci już na początku spotkania objęli prowadzenie. Gdy wydawało się, że skończy się jak zwykle, Legia pokazała charakter i hard ducha, strzelając 4 bramki. Mogło to się skończyć jeszcze wyższym wynikiem, jednak wtedy dwóch rzutów karnych nie wykorzystał Iwica Wdordiak, co potem okazało się kluczowe, o czym opowiem w dalszej części materiału. Do Glasgow Henning Berg i spółka lecieli pewnie swego. Wygrana niesamowicie podbudowała ich morale. To było widać na boisku. Legia pewnie wygrała 2-0. Wynik dwumeczu brzmiał imponująco – 6-1. Z taką grą warszawiacy mogli śmiało liczyć na awans do fazy grupowej Champions League. Niestety w trakcie rewanżowego spotkania wydarzyło się coś, co zabrało marzenia legionistom. W 86 minucie Bartosz Bereszyński zmienił Michała Żyro. Niestety, jak się później okazało, Bereś nie był uprawniony do gry. Dlaczego? W poprzednim sezonie obrońca obejrzał czerwoną kartkę w meczu fazy grupowej Ligi Europy przeciwko Apollonowi Limassol. Polak wtedy musiał pauzować przez 3 spotkania. Rewanżowe spotkanie z Celticiem było czwartym, dlatego na pierwszy rzut oka Bereszyński swoje odcierpiał. Niestety, jak się okazało, do pomyłki doszło w gabinetach Legii. Bereszyński nie został zgłoszony do rywalizacji w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko St. Patrick's. A według przepisów piłkarz musi zostać zgłoszony do danej fazy rozgrywek, aby odbyć zadaną karę. W związku z tym Bereś wystąpił w rewanżu przeciwko Celticowi jako nieuprawniony zawodnik. UEFA była w tym przypadku bezwzględna. Przyznała walkover Celticowi, który dał im awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W dwumeczu było 4-4, a o awansie Szkotów zadecydowała bramka strzelona w Warszawie. Co ciekawe, gdyby Wdordiak wykorzystał w pierwszym meczu jeden z dwóch niewykorzystanych jedenastek, to legioniści cieszyliby się z promocji do kolejnej rundy. Błąd kosztował wiele milionów. Tak grająca Legia mogła naprawdę powalczyć o coś więcej niż faza grupowa Ligi Europy. Awans należał się warszawiakom. Niestety przepisy oraz UEFA były nieubłagane. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.